Cześć, z tej strony Mateusz, a to jest Studio Analogowe i rozmawiamy dzisiaj o moim ulubionym aparacie, który jest moim głównym narzędziem pracy, jeśli chodzi o fotografię uliczną, czyli Canonecie G3QL17. Canon G3 to jest aparat dalmierzowy ze stałym obiektywem 40 mm, światło 1,7. To jest aparat, który jest zwieńczeniem całej linii wypuszczonej przez Canona. To jest ostatni aparat, ostatnia generacja Canonetów. Najbardziej dopracowana, najbardziej poszukiwana i najlepsza. Z bardzo jasnym obiektywem, bardzo ostrym obiektywem. Co prawda nie przy pełnej dziurze, trzeba troszeczkę przymknąć przysłonę, żeby on jakby zabłysnął tak w 100%, ale jest to bardzo fajny obiektyw. Często w sieci można znaleźć takie określenie, że Canonet G3 to jest taka lajka dla ubogich, co jest trochę krzywdzące, bo to nie jest sprzęt, który aspiruje do bycia lajką. To są po prostu dwa różne zupełnie typy aparatów i porównywanie ich jest z gruntu nie w porządku. W swojej kategorii, w swojej lidze Canonet G3 to jest w ogóle miazga. Ja uwielbiam ten aparat, bardzo dużo z niego korzystam i no... jest to po prostu moje główne narzędzie pracy, jeśli chodzi o fotografię uliczną. Przede wszystkim uwielbiam ten aparat za komfort pracy. Rewelacyjnie się spisuje. Wszystko jest na swoim miejscu. Oczywiście ma pewne wady, o których powiem pod koniec, ale zalet ma nieporównanie więcej. Zaletą jest obiektyw. Ogniskowa 40 mm to jest tak naprawdę ogniskowa, która przy filmie małoobrazkowym jest najbliższa temu, co widzi ludzkie oko. To znaczy, z tego też wynika w sumie taka opinia dotycząca takich ogniskowych między 38 a 42 mm, że to są nudne ogniskowe, że one nie mają takiego pazura swojego, nie mają charakteru. Właśnie przez to, że obiektyw patrzy podobnie jak człowiek i przez to to, co widzimy, wydaje się takie bardzo surowe, reporterskie i rzeczywiste. W sensie nie, jakby same właściwości optyczne nie nadają takiego artystycznego charakteru tym zdjęciom. To może być oczywiście wada. Nie zrobimy tym aparatem zdjęć takich jak szkłem 28 mm, gdzie wszystko jest po prostu takie szerokie i z definicji no, wygląda, nabiera pewnej charakterystycznej stylistyki. Tak samo nie zrobimy tym portretu takiego jak 85. To jest po prostu bardzo, bardzo uniwersalna ogniskowa, która pokazuje mniej więcej świat takim, jakim my go postrzegamy. I jest to o tyle zaleta, że nie skupiamy się właśnie na kwestiach jakichś takich technicznych niuansów, tylko na samym zdjęciu i na tym, co fotografujemy i na tym na przykład, jak to skadrować i ogólnie jak to pokazać. Jakby troszeczkę ten aparat zmienia w ogóle sposób myślenia o fotografowaniu i dla mnie na przykład to było bardzo rozwijające i po prostu zacząłem troszkę inne zdjęcia robić, odkąd zacząłem używać tego aparatu. Kolejna zaleta, jeśli chodzi o obsługę, to są tryby, które tutaj mamy. Jest tryb manualny, z którego oczywiście polecam korzystać, bo no nie wiem, można używać światłomierza w telefonie, światłomierza profesjonalnego albo Sun 16, takiej reguły, która pozwala ustawić poprawnie ekspozycję, nie mając żadnego przyrządu do pomiaru światła. To są jakby sprawdzone i pewne metody na to, żeby zdjęcia były poprawnie naświetlone, ale jeżeli chcemy działać bardzo szybko w zmiennych warunkach i nie zastanawiać się nad takimi kwestiami, to jest tutaj tryb preselekcji czasu. Więc możemy sobie na pierścieniu obiektywu ustawić czasy między 1/4 sekundy a 1/500 sekundy. Jest też tryb bulb oczywiście do długich czasów naświetlania, z którego raczej w takim aparacie się na ogół nie korzysta. I aparat dzięki światłomierzowi, który jest tutaj nad obiektywem, dobiera odpowiednią wartość przysłony i informacja o tym, jaką wartość przysłony dobiera, pojawia się w wizjerze aparatu, co też jest super wygodne, bo wiemy cały czas, na czym stoimy, jak bardzo też musimy przykładać wagę do poprawnego ustawienia ostrości, jaka jest głębia tej ostrości. Więc to jest super fajna sprawa, jeśli o Canoneta chodzi. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ważna również pod kątem street photo, to znaczy kwestia używania lampy błyskowej.
Do Canoneta dedykowana jest specjalna lampa Canolite D, którą nie jest łatwe jej zdobycie z prawnego egzemplarza, ale jeżeli już się to uda zrobić, to jest lampa, która jest w pełni zautomatyzowana z tym aparatem. To znaczy ma taki dodatkowy pin tutaj, którym się komunikuje z korpusem i nie musimy w ogóle się zastanawiać nad ustawianiem czegokolwiek, nie musimy myśleć nad liczbami przewodnimi i innymi historiami, tylko po prostu podpinamy tą lampę, ustawiamy aparat w tryb automatyczny i wszystko się dzieje samo. Ogólnie w tym aparacie chodzi o to, że jest mega, mega prosty w obsłudze, mega przyjemny, ergonomiczny, ładny i fajny po prostu, ale jest też oczywiście parę wad. Wada numer jeden to średnica filtra. Niestandardowa, wprowadzona chyba trochę z premedytacją przez Canona, średnica 48 mm. No nie jest to standardowa średnica, więc bardzo ciężko jest kupić na przykład filtry do tego obiektywu. Da się to zrobić, jak się poszuka, jak się zapoluje. Zdarzało mi się znaleźć pojedyncze filtry tego typu na Allegro. Bardzo dużo jest takich filtrów na eBayu, więc tak naprawdę jak się chce, to można. Mam na przykład nowiutki filtr HOI 48 mm właśnie ze Stanów ściągany. I ogólnie to da się te filtry kupić, tylko trzeba trochę cierpliwości i polowania na aukcjach. A jeżeli ktoś tak nie chce robić, to znaczy nie jest cierpliwy, to jest opcja B, to znaczy redukcja z 48 na 49 mm. Taki pierścień, który po prostu nam oferuje szersze o 1 mm mocowanie i wtedy możemy używać wszystkich standardowych filtrów 49 mm, które są do kupienia wszędzie od ręki, więc nie jest to problem. To jest jedna wada. Druga wada to, jeśli chodzi o sam obiektyw, nie wiem z czego to do końca wynika, ale jak robimy zdjęcia z bocznym światłem albo tym bardziej pod światło, to troszkę nieprzyjemne bliki się mogą pojawiać i takie flary, które mają kształt pięciokąta. Nie jest to ładne. Ani raz mi się nie zdarzyło, żeby taka flara jakoś korzystnie wpłynęła na efekt finalny. Więc to niewątpliwie nie jest fajne, ale to też mamy proste rozwiązanie w postaci osłony przeciwsłonecznej. To jest akurat z AliExpress za jakieś trzy dyszki o średnicy 48 mm, więc nie wymagająca żadnych redukcji dodatkowych. No i to rozwiązuje problem w 99% przypadków, więc jakby jest to wada obiektywu, no ale jest ona też łatwa do rozwiązania. Wada numer 3. To jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce polegać na wbudowanym światłomierzu w ten aparat. Dużo osób zwraca uwagę, że zaletą aparatu jest to, że ta komórka mierząca światło znajduje się zaraz nad obiektywem wewnątrz pierścienia, więc nawet jak używamy filtrów, na przykład filtra żółtego, który z automatu nam zmienia parametry ekspozycji, które powinniśmy dobrać, bo potrzebujemy więcej światła, kiedy korzystamy z takiego filtra, no to przez to, że pomiar światła się odbywa przez ten filtr, to aparat niejako rozumie, że ten filtr jest założony. Ale mnie ten argument tak średnio przekonuje, bo w ogóle światłomierz w tym aparacie jest problematyczny. To znaczy, ten aparat korzysta teoretycznie z baterii, które już nie są produkowane, tych rtęciowych 1,35 V, tak jak masa sprzętu z tamtego okresu. Więc trzeba się liczyć z tym, że ten światłomierz troszkę zakłamuje wynik. To nie jest bardzo duże zakłamanie, bo na przestrzeni życia baterii, której możemy z nim używać współcześnie, czyli 1,5-woltowej pastylki, to zakłamanie się waha o plus 1, minus 1 EV, czyli to jest jedna działka przysłony tak naprawdę. To są takie bateryjki małe, które są do kupienia wszędzie za jakieś grosze. Jedna działka przysłony tak naprawdę przy pomiarze światła odbitego, a nie padającego, to chyba nie ma się czym przejmować. No ale jest to niewątpliwie wada, że musimy używać zamiennika, nie jest to dokładnie taka bateria z myślą, o której był projektowany cały mechanizm światłomierza, no więc w sumie wypada o tym wspomnieć. Następna kwestia, która jest istotna, jeśli o Canoneta chodzi, to pewne drobne ograniczenia związane z tym, jakiego filmu możemy z nim używać. To jest coś takiego jak filmy CineStill na przykład.
które są tak naprawdę Kodakiem Vision, tylko z usuniętą warstwą Ramjet, czyli taką węglową warstwą, która jest stosowana w filmach dla przemysłu kinematograficznego i wymaga innego procesu przy wywoływaniu tego filmu. To są filmy, które są grubsze, to znaczy grubość błony jest większa niż w przypadku filmów fotograficznych i z jakiegoś powodu, do którego mi się ostatecznie nie udało na razie dotrzeć, Canon nie akceptuje takich filmów, to znaczy po wykonaniu mniej więcej 3 czy 4 zdjęć przesuw filmu się blokuje i nie jesteśmy w stanie dalej tych zdjęć robić. Chyba jest to jakoś związane z mechanizmem, który tu jest zastosowany. To jest oryginalne, chyba opatentowane wręcz rozwiązanie Canona Quick Load, stąd też jest nazwa QL17, to QL to jest właśnie od Quick Load. To jest taki system, który sprawia, że nie musimy się martwić w ogóle przy zakładaniu filmu jakimś zahaczaniem perforacji o ząbki czy inne historie. Po prostu wystarczy, że położymy końcówkę filmu w odpowiednim miejscu i cały mechanizm sam ten film, tą końcówkę filmu chwyta i poprawnie wszystko przesuwa dalej. Więc przypuszczam, że to wynika troszkę ze specyfiki tego mechanizmu. Coś tam musiało zadziałać tak dziwnie, że ten film jest po prostu za gruby i w sensie grubość tej błony jest za duża i coś tam się blokuje w którymś momencie, ale szczerze to nie wiem do końca czemu, wiem tylko, że tak się dzieje, więc w tym jednym przypadku Canonet totalnie nie jest dla Was. Jest jeszcze jedna wada tego aparatu, która jest istotna, jeżeli korzystamy z niego w trybie manualnym. Trochę pierścień przysłony jest niewygodny, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj dramatu, są takie nacięcia na tym pierścieniu, które sprawiają, że to nie jest tak, że się jakoś, nie wiem, palce ślizgają, po prostu on jest bardzo blisko korpusu i jest cieniutki i trochę można zahaczyć też przy okazji o pierścień ustawiania ostrości albo o samowyzwalacz, o taki naciąg tutaj. Jakby no, mogłoby to akurat być lepiej zrobione, na przykład pierścień nastawy czasów jest bardzo komfortowy, ma wyraźne skoki i jest super pod tym względem. Ale to chyba ostatnia wada, która przychodzi mi do głowy i wiem, że może kilka ich wymieniłem i może one się wydają niektórym z Was poważne, ale tak naprawdę mimo tych wad ja uważam, że to jest w ogóle najlepszy chyba zakup, jakiego dokonałem dotychczas, jeśli chodzi o aparaty takie tradycyjne na film. No uwielbiam po prostu ten aparat. Nie wiem, nie wiem do końca nawet z czego to wynika. On ma w sobie jakąś taką magię i czar i ma w sobie takie coś, że się ma ochotę po prostu z nim chodzić i robić zdjęcia. I w sytuacjach, gdzie nie idę na przykład, żeby porobić zdjęcia jakimś aparatem, którego nie znam, albo sobie odświeżyć jakiś aparat, o którym troszkę zapomniałem i sobie przypomniałem. Tylko w sytuacji, kiedy idę w konkretnym celu, bo wiem, co chcę sfotografować, to zawsze w 99%, może nie zawsze, ale w 99% przypadków wezmę właśnie Canoneta, bo po prostu jest super. Jest cichutki, jest mały, dyskretny, nie rzuca się w oczy. Jeżeli mogę jakiś aparat polecić z czystym sumieniem i bez specjalnego zawahania, mimo tych kilku wad, które oczywiście warto o nich pamiętać, to jest właśnie Canonet G3. Jeżeli szukacie jakiegoś sprzętu, może nie takiego najtańszego, bo jednak paręset złotych trzeba wydać na takiego Canoneta działającego, no to w ogóle, jeśli chodzi o street photo, to nie ma tutaj jakiejś specjalnej rozkminy, to jest po prostu aparat, którego szukacie. I tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem. Tak? To dobrze? To źle? Dobrze. To zrobimy ogrywkę jeszcze.